piracki skarb. Ahoj, majtkowie! Drogi śledzie, rozjedzie! O! Przepraszam! Ale się spieszysz. Idziemy bawić się w piratów razem z Filipem i Olą, prawda, kicku? A idziesz z nami? Nie tym razem. Idę łowić ryby. Powodzenia! Ahoj, majtkowie! O! Cześć, dzióbku! Arr, to 100 000 beczek prochu! Pirat Ola do twoich usług, Rosji! Nie jesteś do usług, Rosji. To mój statek. Ja jestem kapitanem. Chodźcie tu wszyscy. Dzióbku, będziesz moją papugą. Jestem błękitnikiem, a nie papugą. A poza tym ja chcę być kapitanem. A czemu nie ja? Mam świetną piracką szablę. Ja chcę być kapitanem. Czy mogę być kapitanem? Wszyscy nie możecie być kapitanami. A kto powinien nim być według ciebie? Ja! Najlepiej wspinam się na maszt. Ale ja znam pirackie tańce. Ale nie umiesz tego. Ahoj, majtkowie! A co ty umiesz? No, potrafię wyrabiać przedmioty. To nie jest to zbyt pirackie. Może nie potrzebujemy kapitana? Kapitan piratów to ktoś, kto potrafi najszybciej znaleźć skarb. Ale najpierw trzeba go ukryć. Mamy szukać skarbu? Zgadłaś, Olu. Ale ktoś musiałby go schować. Zajmę się tym. Co mam zrobić? Jeszcze nie, dzióbku. Rosji musi rozwiesić wskazówki i zakopać skarb. Kiedy zobaczycie flagę powiewającą w labiryncie, ruszycie w drogę. Ahoj, tam na dole! Widzę flagę! Wskazówkę. Co to jest? Chyba ciasto. Ale jakie ciasto? Wygląda jak szarlotka. Aha, już wiem, załogo. Chodzi o miejsce, w którym rosną jabłka. Czyli sad. Aha, widzę wskazówkę. Potrafię latać, ale nie mam skrzydeł. Lata bez skrzydeł? Przecież to niemożliwe. Chyba, że jest się huśtawką. Jasne! To huśtawki! Ha! Biegniemy do huśtawek! Filipie! Kapelusz! Tu kładę taśmę klejącą. Dzięki. Przekażę im wskazówkę, jak tylko tu dotrą. Cześć, Bruno. Jak tam łowienie ryb? Nie za dobrze. Wciąż bawicie się w piratów? Organizujemy z Zofią szukanie skarbu. Kto go znajdzie, będzie kapitanem piratów. Za chwilę go zakopię. Mam nadzieję, że coś złapiesz. Mam ją! Co tam jest? Nie widzę. Teraz lepiej. Dużo kółek. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery kółka. Co to ma znaczyć? Już wiem. Boisko. Na boisko, Olu. Dzięki, kicku. Muszę trochę odpocząć. Przepaska dzióbka!
Widzicie? Cztery kółka. O, popatrzcie! Następna wskazówka. To żywopłot. Z dziurą w środku. To proste. To labirynt. Chodźmy. O, jakie piękne ważki. Cześć. O, mój skarb. Szabla kicka. Ale kicka nie ma. Nikogo nie ma. O, mam ją. O, to wzgórze. A strzałka wskazuje szczyt. O, już wiem, to... Dębiak. O, to właśnie chciałem powiedzieć. Tu jest taśma klejąca. Taśma? To nie jest wskazówka. Rosie kazała przekazać, że to wam pomoże. Ale wszystkie inne wskazówki wyglądały tak. Poczekaj chwilę. Na drugiej stronie kartki coś jest. To plac zabaw. I miejsce oznaczone X-em. Skarb musi być tutaj. Ahoj, majtkowie! Nic tu nie ma. Rosie! Chyba mamy mały problem. Cześć, Olu. Nie szukasz skarbu razem z innymi? A, szukam, ale nie nadążam za nimi przez moją torbę. O, a ja łowię ryby, ale nie mam dziś szczęścia. Ja za to nie mam dzisiaj szczęścia jako pirat. Czy mogę popatrzeć, jak łowisz? Oczywiście, że tak. Może przyniesiesz mi szczęście. Gdybyśmy mieli patyk, moglibyśmy go uwolnić. Ha! Albo kamień. O, może zrobię sztuczkę. Dobra robota. Uwolniłeś skarb. O nie! On ucieka. Szybko! Trzeba go złapać. Uwaga! O, chyba coś złapałem. Nie chcę patrzeć. Pewnie znowu skarpeta, co? To jest... Ojej! Złapałeś! Piracki skarb! No 100 000 beczek prochu. Złowiłem skrzynię ze skarbami. To który z moich dzielnych piratów odnalazł skarb? To wcale nie był pirat, tylko Bruno! Dobra robota, Bruno. Ale gdzie są piraci? Co się stało z waszymi strojami? Moja szabla! O, moja przepaska! O nie, zgubiłem kapelusz! Nie martwcie się! Super! Moja szabla! Wygląda na to, że Ola jednak znalazła skarb. A skoro Ola znalazła skarb, to znaczy, że jest... Kapitanem! Ja? Na cześć kapitana, hip hip! Hurra! A co z prawdziwym skarbem? Podzielimy się nim. Ekstra! Farby do twarzy to wspaniały piracki skarb. Dzięki, a wy po pomalowaniu się nimi... Jesteście wspaniałymi piratami. Ahoj! Cieszę się, że Ola wygrała, ale i tak chciałbym być kapitanem piratów. Żeglowałbym po oceanie i szukał skarbów. Uważaj, kicku! Sztorm się zbliża! O! Pomocy! Przepraszam, to był tylko żart. Wiedziałem. W każdym razie, kiedy zostanę kapitanem, będę wypływał tylko wtedy, gdy morze będzie spokojniutkie. Ciekawa historia o Oli
i 4 misiach. Mogę? Proszę! Proszę, Rosie! Kicek, nie widzisz, że jestem zajęta? O, proszę, Rosie! Wiem, że potrafię! Proszę! Okej. Możesz być jednym z 3 niedźwiadków. Tak! Nie zawiodę cię, Rosie! Jasne. Na czym skończyłam? Którym? Co którym, Kicek? Którym misiem jestem? O, mama miś? Ha, świetnie! Spróbujmy jeszcze raz. Rosie? Co teraz, Kicek? To chyba jest twoje! A, dziękuję. A teraz naprawdę daj mi skończyć pisać moją sztukę. W przeciwnym razie nie będziesz w ogóle misiem. Okej, już mnie nie ma. Ups, przepraszam! Skończyłam! Napisałam sztukę! Złotowłosa i 3 niedźwiadki. O, dobra robota, Rosie! Czy mogę być teraz mamą misia? Nie, dopóki nie mamy pozostałych aktorów. To jest ich więcej? Tak. Jest mały miś i tata miś i... Tak, i złotowłosa. A, i wilk. Nie ma żadnego wilka, Kicku. Czy każdy jest zadowolony ze swojej roli? O, tak, rola narratora jest w najlepszych rękach. To... Świetnie, Dębiak. Bruno, jesteś tatą misiem. Zawsze chciałem być misiem. Filip, ty będziesz małym misiem. A, czy muszę być dzieckiem? Tak. A ty, Olu, jesteś złotowłosą. Obym była dobrą złotowłosą, Rosie. Nie martw się, Olu. Złotowłosa nie jest dobra. Jest niegrzeczna. Ale ja nie chcę być niegrzeczna. A małe żołędzie będą publicznością. Uzmiatajcie już, żebyśmy mogli poćwiczyć. Dlaczego one tak robią? Okej, Dębiak. Zacznijmy sztukę. Dawno temu... Żyła sobie mała dziewczynka imieniem... O, złota włosa! Uwielbiam tą opowieść! I uwielbiam dobrą sztukę! Jaką mam rolę? Nie ma dla ciebie roli, Dziubek. O, rozumiem. Urodziłem się, by grać, wiesz? Pod tymi piórami bije serce gwiazdy! Czekaj, Dziubek! Zawsze możesz robić coś innego, prawda, Rosie? Co? Ha, oczywiście! Możesz być odpowiedzialny za efekty dźwiękowe. Efekty dźwiękowe? Co to jest? Jak pukanie do drzwi, hukanie sowy i... Nie. Ja nie pukam, ani nie hukam. Jestem wyćwiczonym aktorem. A co powiesz na... kierownika sceny. Co to jest? To znaczy, że masz wszystko pod kontrolą. Świetnie jest mieć coś pod kontrolą. Dobrze. Ty wszystkich zorganizujesz, a ja przygotuję kostiumy na dzisiejsze przedstawienie. Dobrze. Są 3 miseczki owsianki i 3 łyżki. Teraz potrzebuję krzeseł. Mam nadzieję, że Dziubek ma się dobrze. Wyglądał na rozczarowanego. Okej, Olu! O, jaki piękny dom! Jestem bardzo zmęczona i... Olu! Musisz mówić dużo głośniej! Wybacz, Dziubku. Tutaj, posłuchaj. Jaki piękny dom! Widzisz? Musisz dać z siebie wszystko, co masz. Jaki piękny dom. Ach, nie. To nie jest mały miś. To
jest mały miś? Kto spał w moim łóżeczku? Tak? Teraz twoja kolej. Kto spał w moim łóżeczku? Jedyne co mówię, to że mama misia powinna mieć szminkę. To mama misia. Ale ja nie chcę mieć szminki. A ja nie chcę być krzykliwa. A ja nie chcę robić dziecięcych odgłosów. Jestem kierownikiem sceny, więc ja tu dowodzę. To tylko zabawa, Dziubek. Inna ma rację. Więc ja się więcej nie bawię. Witajcie, kochani. Jak idzie granie w sztuce? Nie za dobrze, powiem szczerze. Gdzie jest Dziubek? Poszedł. Ciągle mówił nam, co mamy robić. Kazał mi robić dziecięce odgłosy. Ojej. Słuchajcie, czy możecie przygotować scenę do przedstawienia? Muszę porozmawiać z Dziubkiem. Dziubek! Tutaj jesteś. O co w tym wszystkim chodzi? Nikt mnie nie lubi. Oczywiście, że cię lubią. Nie lubią, kiedy się nimi rządzi. Przepraszam, tylko że ja naprawdę chciałem grać w sztuce. Ej, proszę, powiedziałem to. Wtedy przepraszam. Nie napisałam wystarczająco dużo ról. To moja wina. Właściwie to dlaczego Złotowłosa ma tylko 3 misie? 3 misie to za mało. Masz rację, Dziubku. 3 misie to za mało. I gdzie teraz idziesz, Rozi? Zobaczysz. Do zobaczenia na wzgórzu. Kiedy to się zaczyna? Jest śmieszne, chcę śmieszne. Ja chcę pączki. Małe żołędzie, cierpliwości. Sztuka rozpocznie się wkrótce. Gdzie jest Rosie? Powiedziała na pewno, że tu się spotkamy. Lepiej pójdę i zobaczę, gdzie ona jest. Rosie! Tada! Co to jest, Rosie? Zdecydowałam, że zagramy inną sztukę kicku. Nazywa się Ola i 4 misie. Chodźmy. 4 misie? A tata misia mówi. Kto spał w moim łóżku? Więc mama misia mówi. Kto spał w moim łóżku? A mały miś mówi. Gugu. Kto spał w moim łóżeczku? Tak. I dziadek misia mówi. Kto spał w moim łóżku? Ja! To byłam ja! Sztukę, wiesz, Rosie? Serio? Tak! Nazywa się Serkicek i Smok. O czym ona jest? Więc jestem tym dzielnym rycerzem lśniącej zbroi Serkickiem i ratuję piękną niewiastę przed wielkim, warczącym, zielonym smokiem ziejącym ogniem. Kicek. Brzmi cudownie. Widzę siebie teraz w długich, rozpuszczonych włosach, z pieprzykiem na policzku. Ratunku, ratunku, wołałabym. I wtedy przybyłbyś na wspaniałym koniu i uratował mnie. O tak, byłabym idealną księżniczką. O, a to szkoda. Myślałem, że będziesz smokiem. Smokiem? Bardzo śmieszny, Kicek. Bardzo śmieszny.